Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku programu Disco Stacja. To właśnie ja dzisiaj będę miała ponownie przyjemność spędzić z wami ponad godzinę przy waszych ulubionych klipach disco i disco polo. Kogo dzisiaj nie będzie w naszym programie? Moi drodzy, same gwiazdy, między innymi After Party, Basta, Weekend, zespół Powerplay, po prostu wszyscy wasi ulubieńcy. Przypominam o tym, że nasz program tworzymy wspólnie. Wy możecie cały czas pisać na naszym czacie. Co możecie pisać na tym czacie? Absolutnie wszystko. Pozdrowienia dla swoich znajomych, dedykacje piosenek. Możecie również zadawać pytania nam, czyli twórcom Disco Stacji. Możecie pisać absolutnie o wszystkim. Pod numer 72212 wysyłamy SMS-y o treści disco, wasze imię i treść wypowiedzi. Czekam bardzo gorąco na wasze właśnie wypowiedzi. Ja to wszystko zawsze bacznie obserwuję, czytam i oczywiście najlepsze wypowiedzi nagradzam. Dzisiaj rozpoczynamy z zespołem Vegas, który wykona dla was swój hit Miękki Koc. Na początku dzisiejszego programu przypomniałam wam o tym, że cały czas możecie czatować na antenie Disco Stacji. To teraz jeszcze gwoli ścisłości przypomnę wam o tym, że Disco Stacja to oczywiście przede wszystkim muzyka, ale również konkursy. Mam tutaj w ręku taki oto, myślę, że miły dla oka stosik nagród, który już dzisiaj trafi właśnie do was. Będę rozdawała płyty, także nigdy nie wiecie, w którym dokładnie momencie, dlatego bądźcie z nami cały czas i obserwujcie wszystko, co dzieje się w programie, bo czasami to kilka sekund dzieli was naprawdę od wygranej. Także telefony komórkowe cały czas powinny być w waszym zasięgu, bo raz, że czat, dwa konkursy. A teraz, co tu dużo mówić, zapraszam was na kolejny klip. Tym razem będzie to zespół Impuls z piosenką Zostańmy Razem. Kolejny klip na naszej dzisiejszej playliście to jedna z piosenek Marcina Siegieńczuka. Jeżeli należycie do fanów tego artysty, to powinniście być teraz szczególnie czujni, ponieważ już za chwilę będzie nagroda związana właśnie z tym artystą. Telefony w dłonie, ale najpierw obejrzyjmy wspólnie klip do piosenki Ja Ciebie Nie Pokocham.